Kraków. No nie jest pan już dyrektorem. No nie jest. Został pan. Cześć, panie Robercie. Został pan już. Może nie zdegradowany, ale kadencja się skończyła. Kadencja się skończyła, ale dobrze, wiesz, dobrze, dobrze. To jest bardzo trudne zadanie w ogóle i chłopaki teraz przejęli pałeczkę, że tak powiem. To tylko wytłumaczę państwu. Męskie granie, trasa koncertowa, tak. Wielka Polscy Artyści, Tomasz przez 2 lata, dobrze mówię. Tak, 2 lata. No taka kadencja jest zawsze 2-letnia. Znalazł się wśród tuzów, bo tak, Kasia Nosowska tam była kierowniczką. No, Wojtek Ostry. Waglewski przede wszystkim, bo to on zdaje się wymyślił w ogóle całą nazwę. Tak, no ja przyjąłem po Andrzeju Smoliku z Hede. No i to były bardzo takie owocne, trudne, no ale wspaniałe 2 lata, bo to jest bardzo ciężka praca, bo... Ale poczekaj, bo no. Jesteś panem dyrektorem i oni mówią, panie Tomku, panie tak, Tomasz, tak. Pan wymyśli, kto ma tam grać, tak. Pan wymyśli, w jakiej konfiguracji mają grać, tak, pan tak, wymyśli tak. Te wydarzenia specjalne, które mają być. Tak. Czyli co ty tam wymyśliłeś? Bo tam były jakieś różne miraże międzygatunkowe. No polega to na mirażach właśnie, na spotykaniu się różnych artystów. No cała idea w ogóle męskiego grania, oczywiście to jest promocja polskiej muzyki, natomiast ten dyrektor męskiego grania odpowiada generalnie za to, co no, to, ten cały finał, który się przy każdym, w każdym mieście wydarza. W każdym mieście występuje, prawda, ileś tam orkiestra. Zespołów i na koniec, grande finale, to jest orkiestra męskiego grania, która występuje na sam koniec zawsze, na zwieńczenie całego dnia. No i przypominamy, czy teraz orkiestra będzie przypominać klasykę polskiej muzyki rozrywkowej, szeroko pojętą. No i to się dzieje zawsze w nowych aranżacjach, z nowymi gośćmi. Chodzi o to, żeby ludziom przypomnieć polską muzykę, ale w zupełnie nowym wydaniu, takim świeżym, tam Anno Domini 2018. Wersja by Męskie Granie Orkiestra. Tak, no dokładnie. No. I to jest zawsze piękna robota, bo ja bardzo to lubiłem, bo przede wszystkim można sobie bezkarnie pograć covery przez całą godzinę. Bez obciachu, który często coverom towarzyszy. No tak, no, mając ku temu solidne uzasadnienie. A po drugie można to zrobić z wspaniałymi gośćmi. W ogóle u nas się przewinęli i aktorzy, i muzycy. Więc to jest fajna okazja. A masz taki ulubiony moment twojej kadencji? Jak wszystko w życiu zależy od tego, w jakiej korelacji to się robi i jaka energia między ludźmi się wytworzy. No pięknym zdarzeniem w zeszłym roku była praca z Arkiem Jakubikiem i wykonanie Nie wierzę politykom ze sceny. I to piosenka się przedłużała, no tam padały już obelżywe słowa później. Ale rozumiem, że Arek popłynął tutaj. Arek popłynął bardzo, świetnie się... Jak to aktor?